Witam Państwa ponownie po przerwie. Wracamy na stadion przy ulicy Konwiktorskiej. 12. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Polonia po pierwszej połowie prowadzi z Mazurem Gostynin 1-0. Za chwilę druga odsłona tego spotkania, ale wcześniej przypomnę Państwu wyjściowe składy obu ekip. Zaczynamy od gości. Mazur Gostynin w bramce z jedynką Robert Ratajski. Dalej w obronie od prawej strony numer 17 Daniel Zjadewicz. 20 Kamil Kosiński. Numer 4 kapitan Patryk Matusiak, piątka Konrad Stańczak. Pomocnicy numer 2 Arkadiusz Górecki, 19 Mateusz Ziółkowski, 9 Damian Surmak, numer 8 Rafał Wilamowski, 13 Hubert Jaśkiewicz i w ataku na szpicy z siódemką Bartosz Komorowski. Trenerem gości jest pan Waldemar Figurski. I czas na zestawienie Polonii. Bramce z numerem 25 Paweł Błesznowski. Dalej w obronie od prawej strony numer 6 Damian Maleszyk. 4 Daniel Grala. Numer 14 Aleksander Fogler. To kapitan. Numer 44 Jacek Karbowniak. Pomocnicy numer 22 Patryk Strus. 15 Piotr Tyburski. 99 Wojciech Hanczak. 16 Nazar Litun. I w ataku z 11 Michał Strzałkowski oraz z numerem 95 Marcin Kruczyk. Trenerem Polonii Warszawa jest pan Piotr Dziewicki. Jako główny ten mecz prowadzi pan Łukasz Szczech. Na liniach pomagają mu Łukasz Rowicki i Mateusz Narkintowicz. W jednolitych czarnych trykotach Polonia. Białe koszulki, niebieskie spodenki. Drużyna Mazura Gostynin. Bez zmian w zespole gości szykuje się za to jedna roszada personalna w zespole warszawskiej Polonii. Przy linii bocznej już gotowy do tego, aby pojawić się za chwilę na placu gry z numerem 9 Danilo Radenowicz. 19-letni czarnogórzec zastępuje Marcina Kruczyka. I od środka Mazur Gostynin, drugie 45 minut tego meczu przed nami. Maleszyk, Radzenowicz, nieudany pierwszy kontakt z piłką czarnogórca. Matusiak w kierunku Kosińskiego. Patryk Matusiak do środka. Na jeden kontakt próbowali grać zawodnicy Mazura, Tyburski, Danilo Radzenowicz. Radzenowicz, szeroko, Nazar, Litun, odegranie do Antczaka. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Długa piłka z głębi pola, nie sięgnął jej Danilo Radzenowicz. Antczak, dobrze, skutecznie w defensywie z trzynastką Jaśkiewicz. Wojciech Antczak. W kierunku Karbowniaka. Karbowniak do Strzałkowskiego, ten tyłem do bramki. Odegranie do Tyburskiego, Wojciech Antczak. Daniel Grala. Aleksander Fogler, kapitan czarnych koszul. Fogler, Patryk Strus, nie sięgnął tej piłki młody gracz Polonii. Teraz niedokładne odegranie Komorowskiego. I już poloniści. Nazar Litun, Nazar Litun, Litun z dystansu! Nad bramką uderza Nazar Litun. To druga próba strzału za linii pola karnego Nazara Lituna, ale po raz kolejny nie trafia w bramkę 26-letni Ukrainiec. I od bramki zacznie Robert Ratajski. Nie najlepsze to wybicie. Nazar Litun, Wojciech Antczak. Antczak przewraca się, traci piłkę w prosty, niewymuszony sposób. Wilamowski, Jaśkiewicz i Aleksander Fogler bez namysłu poza linię boczną, stoper czarnych koszul. Z autu zacznie Mazur Gostynin. Mazur w 11 meczach 3 razy wygrywał, raz zremisował i zanotował 7 porażek. Komorowski, Bartosz Komorowski do linii końcowej. Ta próba dośrodkowania zablokowana. I już Polonia. Jacek Karbowniak. Danilo Radzenowicz. Ładnie przyjął tę piłkę czarnogórzec. Teraz świetna piłka w kierunku Strzałkowskiego. Dobry ślizg środkowego obrońcy drużyny Mazura Kamila Kosińskiego. Brawa za tę interwencję dla stopera drużyny gości. Tyburski.
Szeroko jest Karbowniak. Strzałkowski. Michał Strzałkowski do przodu, uprzedzony Litun jeszcze. Antczak rykoszet. I piłka już w bramkarskich rękawicach Roberta Ratajskiego. Przeszła ta piłka Maleszyka. Jest Grala naciskany. Daniel Grala nie ryzykował. Wybił tę piłkę poza nieboczną. Grający na środku defensywy drużyny warszawskiej Polonii 21-letni Daniel Grala. I z autu Hubert Jaśkiewicz. Jaśkiewicz pod pole karne. Czujnie jednak zawodnicy warszawskiego klubu. Jeszcze ta piłka w szesnastkę Polonii. Nazar Litun. Nazar Litun. Walka przy linii bocznej. Z autu zacznie Mazur. Hubert Jaśkiewicz. Nazar Litun. Znakomity odbiór. Strzałkowski nie przejął tej piłki. Napastnik Polonii. Szansa dla Mazura Gostynin. Ucieka Wilamowski. Rafał Wilamowski. Przy nim Maleszyk. Wilamowski. Jaśkiewicz. Jaśkiewicz. I od bramki zacznie Polonia. Nie potrafią stworzyć sobie klarownej sytuacji w tym spotkaniu podopieczni Waldemara Figurskiego. Niemal bezrobotny przez te 50 minut tego spotkania bramkarz Polonii Paweł Błeszczowski. W następnej kolejce 12 października Polonia zagra na wyjeździe z Błękitnymi Gąbina. Mazur Gostynin na własnym stadionie podejmie aktualnego lidera ligi, drużynę Bugu Wyszków. Walka tuż przy linii bocznej, Radzenowicz, Strzałkowski, niedokładne to zagranie, Maleszyk, Tyburski, Piotr Tyburski w środku pola, Strzałkowski, ucieka prawym skrzydłem Nazar Litun, piłka właśnie do niego, ale nie doszedł do tego podania Nazar Litun. Ratajski. Patryk Stros. Maleszyk. Damian Maleszyk. Strzałkowski efektownie. Nazar Litun. Nazar Litun zatrzymany przez wracającego Surmiaka. Matusiak. Mateusz Ziółkowski. Arkadiusz Górecki, Górecki do Bartosza Komorowskiego, Błeszczowski ryzykownie, odważnie, ale skutecznie poza własnym polem karnym 30-letni Paweł Błeszczowski. Z autu zacznie Hubert Jaśkiewicz. Wyjaśnia sytuację Antczak. Ziółkowski, Górecki, Komorowski. Na prawą flankę. Ucieka Jaśkiewicz. Jaśkiewicz. Piłka odbita od zawodnika czarnych koszul. Będzie korner dla Mazura Gostynin. W 53 minucie tego spotkania. Damian Surmak. On będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Damian Surmak. Popatrzmy. Zamieszanie. Jeszcze była okazja. I od bramki zacznie Błeszczowski. Paweł Błeszczowski. Nie najlepsze to wybicie. Przejmują rywale Jaśkiewicz. Hubert Jaśkiewicz rusza lewym skrzydłem. Jaśkiewicz skasował tę akcję rywali Daniel Grala.
Piotr Tyburski. Radzenowicz. Ziółkowski. Radzenowicz. Tyburski. Mateusz Ziółkowski. Radzenowicz. Danilo Radzenowicz. Do Lituna. Nazar Litun. Do środka. Patryk Strus. Antczak. Strzelec jedynej bramki jak do tej pory w tym spotkaniu jest Tyburski. Grala. Maleszyk. Nazar Litun. Wojciech Antczak. Wojciech Antczak. To podanie do nikogo. Nie było tam żadnego z partnerów z zespołu. Mateusz Ziółkowski, przy nim dwóch rywali, siła złego na jednego, ale odzyskuje piłkę Górecki. Radzenowicz, Danilo Radzenowicz, Strzałkowski, Michał Strzałkowski, będzie okazja. Strzałkowski broni Ratajski, to uderzenie Michała Strzałkowskiego. I z autu Maleszyk. Przewracany gracz warszawskiej Polonii, Michał Strzałkowski. Będzie rzut wolny dla czarnych koszul po faulu Konrada Stańczaka. Około 24, może 25 metrów do bramki Roberta Ratajskiego. To dobre miejsce do tego, aby oddać bezpośredni strzał na bramkę rywali. Jest Nazar Litun. Lewonożny piłkarz warszawskiej Polonii. Pięćdziesiąta szósta minuta tego spotkania. Nazar Litun, bezpośredni strzał i skutecznie przed siebie Ratajski. Litun. Bezpiecznie w kierunku Foglera. Fogler. Tyburski w środku boiska. Maleszyk do Antczaka. Karbowniak. Strzałkowski dobrze się zastawia. Napastnik czarnych koszul. Maleszyk. Maleszyk, pole karne. Jest Danilo Radzenowicz. Jeszcze odegranie. Strzałkowski obok bramki. Michał Strzałkowski. Ale coraz śmielej poczynają sobie w drugiej części tego spotkania podopieczni Piotra Dziewickiego. Ratajski. Tyburski głową do przodu, jest Litun. Jaśkiewicz wygrał walkę o górną piłkę z Antczakiem. Ziółkowski. Mateusz Ziółkowski w walce z Patrykiem Strusem przekroczył przepisy w tej sytuacji. Patryk Strus, 18-letni piłkarz drużyny ze stolicy naszego kraju. Przy piłce Mazur. Górecki. Górecki, wprost jednak pod nogi rywali, Karbowniak, Radzenowicz, Danilo Radzenowicz przy osi boiska, dobrze, Górecki do spółki z Ziółkowskim, Danilo Radzenowicz, Radzenowicz, walka przy linii środkowej, faulowany Danilo Radzenowicz, mamy rzut wolny dla gospodarzy. Szykuje się podwójna zmiana w zespole Mazura Gostynin, Piotr Wilamowski i Kamil Surmak. Już przy linii bocznej boiska gotowi do tego, aby za moment pojawić się na placu boju. Jak na razie nie ma sposobności do tego, aby dokonać się tych roszad personalnych. Antczak. Maleszyk. Maleszyk do przodu, Strzałkowski. Był na desancie napastnik Polonii, jednak rzucony na wyspę bez wsparcia. Strzałkowski traci piłkę.
Komorowski, Bartosz Komorowski, uwaga, Surmak w pole karne, jeszcze Komorowski, zablokowany ten strzał, dobitka i ponownie blokują uderzenie rywali gracze czarnych koszul. Będzie korner dla Mazura. I zapowiadana przeze mnie podwójna zmiana w zespole gości. Kamil Surmak, Piotr Wilamowski pojawiają się na placu boiska. I korner dla drużyny Mazura, dobra centra, strzał głową Błysznowski. Dobrze i pewnie, bramkarz warszawskiej Polonii. Strzałkowski. Michał Strzałkowski. I z autu zacznie Mazur Gostynin na własnej połowie boiska. Antczak, Radzenowicz, Strzałkowski. Przewracany Strzałkowski, nie ma gwizdka arbitra, gramy dalej. Górecki, na wolne pole jest Komorowski, Bartosz Komorowski. Sam jednak bez wsparcia w tej sytuacji, Bartosz Komorowski. Jeszcze na rzut rożny wybija piłkę Daniel Grala. Kolejny rzut rożny dla Mazura Gostynin w krótkim odstępie czasu. Jeszcze jeden korner, mamy teraz prawdziwy serial rzutów rożnych w wykonaniu drużyny z Gostynina. Damian Surmak, tym razem z drugiego narożnika boiska. 62. minuta meczu. Damian Surmak, pole karne, dobrze głową Tyburski. Wybija piłkę z obrębu własnego pola karnego. Jeszcze gwizdek arbitra na pozycji spalonej Damian Surmak. I będziemy mieć zmianę w drużynie Polonii Warszawa. Z boiska schodzi z numerem 22 Patryk Strus, a w jego miejsce z siódemką Marcin Kur. Piłkarz, który dobrze zaprezentował się w spotkaniu pucharowym z Józefowią Józefów. Tyburski. Przejmują zawodnicy Mazura, Komorowski. I dobrze w defensywie Polonia. Tyburski, on teraz oddalił niebezpieczeństwo. Z autu zacznie Polonia. I Polonia, prawa strona boiska. Marcin Kur. Wojciech Antczak. Karbowniak. Karbowniak. Stańczak. Konrad Stańczak. Kosiński. Prawą stroną próbują gracze
Mazura Gostynin, faul tuż przy linii bocznej. Mamy stały fragment gry dla drużyny gości. Górecki. Arkadiusz Górecki, odskoczyła mu piłka. I już Polonia, Strzałkowski. Z autu Polonia. Strzałkowski. Michał Strzałkowski. Przerwana gra. Z autu drużyna czarnych koszul. Strzałkowski. Uwaga, próba dogrania w pole karne zablokowana. Dobrze, Kosiński. Jeszcze walczy Michał Strzałkowski z obrońcami rywali. Uwaga, pozycja spalona, uniesiona chorągiewka arbitra asystenta. Odrzutu wolnego na własnej połowie. Zacznie drużyna Mazura Gostynin. 25 minut plus to, co doliczy arbiter do zakończenia tego meczu w ramach 12 kolejki 4 Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Błeszczowski. Paweł Błeszczowski. Strzałkowski przegrał powietrzną walkę. Jest Tyburski. Fogler. Strzałkowski do Antczaka. Wojciech Antczak. Strzałkowski. Michał Strzałkowski. Jest Maleszyk. Marcin Kur. Numer 7. Marcin Kur prawym skrzydłem. Kur w pole karne. Był tam Radzenowicz. Szansa i gol! 2-0 dla Polonii Warszawa. Wojciech Antczak. Ponownie on wpisuje się na listę strzelców. To drugi gol tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. O takich piłkarzach mówi się, iż w DNA mają wpisane gol. Wojciech Antczak, Polonia Warszawa, Mazur Gostynin, 2-0. No jest dzisiaj absolutnie bohaterem drużyny czarnych koszul Wojciech Antczak. To jest jego wieczór. Zjadewicz do Kosińskiego. Daniel Zjadewicz. Ziółkowski. Górecki. Stańczak. Radzenowicz. Przeszkodził mu teraz Górecki. Matusiak. Ziółkowski. Zjadewicz. Przy nim blisko Radzenowicz. Odbita piłka od Czarnogórca. Strzałkowski. Radzenowicz, Zjadewicz, Strzałkowski, faulowany Michał Strzałkowski. Jest też żółta kartka dla Daniela Zjadewicza. Mamy rzut wolny dla drużyny czarnych koszul w 67 minucie tego spotkania. Trzech piłkarzy Mazura w murze. Jacek Karbowniak, on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Skupiony, przyczajony między słupkami Robert Ratajski. Uwaga, jest centra, jeszcze odegranie, Marcin Kur. Marcin Kur w pole karne, spalony. Ten gol nie będzie uznany za linią obrońców w momencie podania. Zawodnik warszawskiej Polonii, Aleksander Fogler. Ratajski. Komorowski. Na prawe skrzydło. Kamil Surmak. W ubiegłym sezonie był w kadrze juniorów drużyny Mazura Gostynin. Teraz świetna piłka w kierunku Wilamowskiego.
Piotr Wilamowski, 29-letni pomocnik, który niedawno został ojcem. I z autu Polonia. Damian Maleszyk. On wprowadza piłkę za linii bocznej. Wilamowski do środka. Surmak. Przeniósł ciężar gry na prawe skrzydło. Zjadewicz. Podobnie Surmak. Ziółkowski. Górecki. Mateusz Ziółkowski. Piotr Wilamowski. Wilamowski. Marcin Kur skuteczny. A co najważniejsze, czysty Jakub za ten ślizg Marcina Kura. Gwizdek arbitra. Mamy faul od rzutu wolnego Mazur. Stańczak. Komorowski. Ziółkowski. Kamil Kosiński. Jest Patryk Matusiak. Patryk Matusiak po ziemi do przodu. Górecki. Mateusz Ziółkowski. 21-letni środkowy pomocnik. Surmak. Niedokładnie w kierunku Daniela Zjadewicza. Piłka opuszcza linię końcową, opuszcza plac gry od bramki, zacznie Paweł Błesznowski. 20 minut plus to, co doliczy arbiter do zakończenia tego meczu. MKS Polonia Warszawa prowadzi z Mazurem Gostynin 2-0 po dwóch bramkach Wojciech Handczaka. Błesznowski daleko, mocno do przodu. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Aleksander Fogler. Tyburski. Daniel Grala. Daniel Grala. Pokazał mu się do gry Strzałkowski. Podanie w kierunku Tyburskiego. Piotr Tyburski. Próba zagrania w kierunku Marcina Kura nieudana. Przecinają to podanie rywale. Strzałkowski, Wojciech Handczak do Radzenowicza, Danilo Radzenowicz zastopowany, Czarnogórzec, Ziółkowski, Surmak, Damian Surmak w kierunku Kamila Surmaka, jednak trudno teraz powiedzieć, co chciał w tej sytuacji zrobić Kamil Surmak, myślę, iż łatwiejsze było rozszyfrowanie enigmy, aniżeli rozwikłanie zagadki, co miał na myśli autor, czyli Kamil Surmak. Mateusz Ziółkowski. Ziółkowski posiznął się na piłce. Utrzymał się przy niej jednak jakimś cudem. Faulowany Marcin Kur. Zaczną od rzutu wolnego poloniści. Ponownie wzmaga się doping na trybunie głównej stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6. Powiewają również flagi na kijach w barwach drużyny czarnych koszul. Od rzutu wolnego Grala. Aleksander Fogler. Błesznowski. Paweł Błesznowski. Do przodu. Strzałkowski znakomicie głową do Kura. Marcin Kur. Kur w pole karne. Radzenowicz. Jest jeszcze Nazar Litun. I broni Ratajski. Dobra akcja w wykonaniu Polonii Warszawa. Jednak zabrakło tego najważniejszego, a więc skutecznej finalizacji. Z autu Maleszyk. Wojciech Handczak. Wojciech Handczak, ależ to teraz zrobił gracz Polonii Warszawa. Surmak. Damian Surmak. Wilamowski. Niecelnie już poloniści. Fogler do Tyburskiego. Karbowniak. Daniel Grala. Fogler. Nazar Litun. Nazar Litun. Nabiera prędkości ta akcja gospodarzy. Handczak.
Maleszyk. Marcin Kur. Wojciech Handczak. Fogler do Karbowniaka. Strzałkowski. Michał Strzałkowski. Strzałkowski, przy nim jeden z defensorów rywali. Jest tam Zjadewicz bardzo blisko, odegranie Strzałkowskiego do tyłu. Fogler. Grala. Fogler. Nazar Litun i Karbowniak uprzedzony przez Zjadewicza. Cały czas jednak piłka w posiadaniu gospodarzy. Paweł Błesznowski. Były bramkarz Legionowi, na prawe skrzydło jest Damian Maleszyk, 21-letni defensor warszawskiej Polonii. Grala, Fogler, Nazar Litun, Nazar Litun dynamicznie do przodu, uprzedzony Strzałkowski, Górecki, Bartosz Komorowski, Mateusz Ziółkowski, Komorowski i Patryk Matusiak. Patryk Matusiak. Radzenowicz. Aut dla Polonii Warszawa. Jest roszada personalna w drużynie gospodarzy. Boisko opuszcza z 15 Piotr Tyburski. A w jego miejsce na placu gry pojawia się z 18 Jerry Madden. Piłkarz urodzony w Stanach Zjednoczonych pojawia się na boisku w 76 minucie. Stańczak niedokładnie. Andrzak. Fogler. Karbowniak. Prawa flanka przy piłce zespół gospodarzy Zjadewicz. Jerry Madden, pierwszy jakże ważny kontakt z piłką tego gracza. Radzenowicz, sporo teraz w przypadku. Strzałkowski, Wilamowski, Górecki, Andrzak. Dobrze, zawodnicy Mazura, świetna piłka, Wilamowski i obok bramki Piotr Wilamowski, zawodnik drużyny Mazura Gostynin. Od bramki z 5 metra Paweł Błesznowski. To już ostatnia prosta tego meczu. 12 kolejka 4 Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Gospodarze prowadzą 2-0 z Mazurem Gostynin. Daniel Grala. Grala naciskany pod presją. Maleszyk. Damian Maleszyk. Marcin Kur. Górecki wmieszał się w to wszystko i mamy auty dla drużyny Mazura. Arkadiusz Górecki, on za linii bocznej. Wysokość pola karnego warszawskiej Polonii. Arkadiusz Górecki mocno w pole karne. Wybijają piłkę zawodnicy Polonii. Jeszcze Ziółkowski! Ale ten strzał poszybował wysoko nad górną poprzeczką bramki Pawła Błesznowskiego. Zabrakło precyzji, zabrakło dokładności. I Błesznowski. Zjadewicz. Arkadiusz Górecki. Matusiak, Patryk Matusiak, zewnętrzną częścią stopy, ale niedokładnie.
Górecki, Komorowski, Arkadiusz Górecki, Bartosz Komorowski, minął Antczaka, ale zatrzymał się na Jerrym Madenie. Karbowniak. Za mocno w kierunku Nazara Lituna z autu zacznie ekipa Mazura Gostynin, ale wcześniej będzie zmiana w drużynie gości. Boisko opuszcza z 17 Daniel Zjadewicz, a w jego miejsce z numerem 11 Piotr Dudkiewicz. Dobry mecz Daniela Zjadewicza. Często skutecznie walczył z atakami polonistów. Po swojej stronie boiska Daniel Zjadewicz. Jerry Madden. Danilo Radzenowicz. Niedokładne to odegranie. Kończy się stratą. Fogler. Karbowniak. Daniel Grala. Strzałkowski. Odskoczyła mu nieco piłka, ale zdołał się przy niej utrzymać. Jest Grala. Ziółkowski. Piotr Dudkiewicz. Ziółkowski do Góreckiego. Patryk Matusiak. Pod linię środkową. Komorowski z pierwszej piłki. Konrad Stańczak. Piotr Wilamowski. Rusza Damian Surmak. Surmak zatrzymany przez Daniela Grale. Antczak. Strzałkowski, rusza Radzenowicz, Danilo Radzenowicz, ale szybkość tego gracza, Radzenowicz, minął bramkarza Radzenowicz, no odskoczyła piłka Radzenowiczowi w tej akcji. Powinien pamiętać Czarnogórzec o tym, iż piłka zawsze jest szybsza niż zawodnik. Będzie zmiana w ekipie Polonii, boisko opuszcza grający z 16 Nazar Litun. A w jego miejsce na placu gry pojawi się z numerem 21, zaledwie 18-letni Kacper Lachowiak. Osiemdziesiąta druga minuta meczu. Ratajski. Górecki. Maleszyk, Marcin Kur, prawa flanka, Marcin Kur, Antczak, Marcin Kur, rusza skrzydłem zawodnik Polonii, Marcin Kur złamał tę akcję do środka, Kur do Lachowicza, uwaga, jednak nie zdecydował się na uderzenie Kacper Lachowiak, Maleszyk w pole karne. Dobrze głową zawodnicy Mazura Gostynin. Szansa na błyskawiczną odpowiedź dla drużyny z Gostynina. Faulowany gracz gości. I od rzutu wolnego zacznie ekipa Mazura Gostynin. Mamy też żółtą kartkę dla Damiana Maleszyka. Podniósł się już zawodnik Mazura Gostynin. Za chwilę będzie można kontynuować grę. 83. minuta. Patryk Matusiak od rzutu wolnego. Patryk Matusiak przetransportował piłkę w pole karne Polonii.
Jednak nie było tam żadnego z partnerów zespołu. Nikt nie przeciął toru lotu tej piłki. I od bramki zacznie Błesznowski. Karbowniak. Jerry Madden. Karbowniak. Fogler. Karbowniak. Strzałkowski. Mały Strzałkowski jest Lachowicz. Kacper Lachowicz. Strzałkowski. Michał Strzałkowski w roli skrzydłowego. Strzałkowski. Faulowany zawodnik Polonii Warszawa. Będzie rzut wolny na wysokości pola karnego drużyny z Gostynina. Jacek Karbowniak. Dwuosobowy mur zawodników gości. 84. minuta. Jacek Karbowniak płasko i wybija piłkę Ziółkowski, oddalając niebezpieczeństwo. Rusza Damian Surmak. Damian Surmak. Znakomicie teraz w środku pola zawodnik warszawskiego zespołu Marcin Kur. Aut dla Mazura. Stańczak. Matusiak. Do Ziółkowskiego. Piotr Dudkiewicz. Damian Surmak. Górecki. Radzenowicz. Maleszyk. Daniel Grala. Strzałkowski z pierwszej piłki. Nie przejął jednak tego podania Danilo Radzenowicz. Stańczak. Komorowski do Ziółkowskiego. Mateusz Ziółkowski. Mateusz Ziółkowski. Wilamowski. Piotr Wilamowski. Wilamowski na 16 metr. Dobrze głową. Przed własnym polem karnym Aleksander Fogler. Karbowniak. Fogler. Radzenowicz. Lachowicz. Jerry Madden. Wojciech Handczak. Daniel Grala. Handczak. Fogler. Spokojnie teraz. Długo rozgrywają piłkę na własnej połowie poloniści. Oni mogą być ukontentowani przebiegiem i rezultatem tego meczu. Strzałkowski do Marcina Kura. Marcin Kur. Zastopowany gracz Polonii. Rusza do przodu zawodnik Mazura Mateusz Ziółkowski. Piłka do Bartosza Komorowskiego. Komorowski zwolnił tempo tej akcji. Mateusz Ziółkowski. Ziółkowski faulowany przez Radzenowicza. Mamy zmianę w zespole Mazura Gostynin. Boisko opuszcza z siódemką Bartosz Komorowski, a w jego miejsce na placu gry pojawia się z 16 numerem Maciej Modrzejewski, 18-letni napastnik, który w ubiegłym sezonie był w kadrze juniorów drużyny Mazura Gostynin. Matusiak. Stańczak. Damian Surmak. Damian Surmak. Piotr Wilamowski. Wysokość pola karnego. Handczak. On skutecznie w tej sytuacji blokuje swojego oponenta. Ostatnie 3 minuty regulaminowego czasu. Mamy korner dla drużyny Mazura Gostynin. Jeszcze zagrzewają swój zespół do walki kibice na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6. Tymczasem z rzutu rożnego Damian Surmak. Damian Surmak w pole karne. Nie sięgnął jednak futbolówki Kamil Surmak. I z autu zacznie Polonia.
Jacek Karbowniak, on prowadza piłkę do gry zza linii bocznej. Strzałkowski. Michał Strzałkowski lewym skrzydłem. Michał Strzałkowski ma w środku Radzenowicza. Indywidualnie Strzałkowski. Strzałkowski faulowany. Piłkarz warszawskiego klubu. Michał Strzałkowski. Będzie rzut wolny dla drużyny czarnych koszul. Jacek Karbowniak. Krótko rozegrany ten rzut wolny. Fogler do Karbowniaka. Jacek Karbowniak, dobry przerzut na prawe skrzydło. Maleszyk, Damian Maleszyk, przy nim jak cień Wilamowski. Skutecznie blokował Maleszyka Piotr Wilamowski. Robert Ratajski. Ratajski. I Błeszczowski. Fogler. Paweł Błeszczowski. Jacek Karbowniak. Michał Strzałkowski. Michał Strzałkowski do Antczaka. Wojciech Antczak. Marcin Kur. Wyprzedzony przez Stańczaka. Konrad Stańczak. I Wojciech Antczak. On przecina to podanie. Arkadiusz Górecki. Natychmiast przy nim pojawił się Michał Strzałkowski. Maleszyk. I piłka dla drużyny Mazura Gostynin. Leży zawodnik czarnych koszul. Wybijają piłkę na aut zawodnicy gości. Krótka przerwa w grze. To już 90. minuta tego spotkania. Trwa doliczony czas gry. Polonia Warszawa prowadzi z Mazurem Gostynin 2-0. Z autu Polonia. Marcin Kur zostawia piłkę Maleszykowi. Maleszyk oddaje futbolówkę drużynie Mazura Gostynin. Patryk Matusiak. Piotr Dudkiewicz. Mateusz Ziółkowski. Mateusz Ziółkowski. Piotr Wilamowski. Wilamowski, przy nim blisko Marcin Kur. Wilamowski zatrzymany przez Maleszyka. Antczak. Wojciech Antczak do tyłu. Jest Grala. Marcin Kur. Maleszyk. Strzałkowski. Opuściła piłka linię boczną. Mamy aut dla drużyny gości. Konrad Stańczak. Ziółkowski. Stańczak. I bramkarz Polonii Warszawa Paweł Błeszczowski. Daleki wyrzut do przodu. Kacper Lachowicz. Kacper Lachowicz z głębi pola. Jednak nie było tam nikogo z drużyny Polonii Warszawa i spokojnie Robert Ratajski. Jerry Madden w walce z Góreckim, lepszy piłkarz Polonii Warszawa. Jerry Madden, dobre podanie do Strzałkowskiego. Michał Strzałkowski nabiera prędkości. Strzałkowski, przedpole karne, będzie szansa, jeszcze odegranie. Marcin Kur, Kur! Zablokowany ten strzał Marcina Kura. Maleszyk, Damian Maleszyk, Danilo Radzenowicz. Jeszcze rykoszet. Piłka odbita od Patryka Matusiaka. To mogło zmylić Roberta Ratajskiego, ale kończy się tylko na strachu. Jeśli chodzi o zespół Mazura Gostynin, będzie korner dla czarnych koszul. Piłka już w narożniku boiska. Mazura jeszcze okazja do rehabilitacji. Karbowniak ponownie w pole karne. Szansa, ależ chaos. Wychodzą cało z tych opresji zawodnicy Mazura Gostynin.
I koniec tego meczu. Ostatni gwizdek arbitra głównego tego spotkania, pana Łukasza Szczecha. Polonia Warszawa wygrywa dzisiaj z Mazurem Gostynin 2-0 po dwóch golach Wojciecha Antczaka. Spójrzmy jeszcze na statystyki tego dzisiejszego meczu. 14 strzałów Polonii Warszawa, 9 Mazura Gostynin. 7 celnych piłkarzy czarnych koszul, tylko 2 celne strzały drużyny gości. Dwukrotnie łapani na spalonych byli piłkarze zarówno Polonii Warszawa, jak i Mazura Gostynin. Częściej rzuty rożne wykonywali goście, żółte kartki. 2 po stronie Polonii Warszawa, 1 dla drużyny Mazura Gostynin. 12 kolejka 4 Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. MKS Polonia Warszawa wygrywa z Mazurem Gostynin 2-0 po dwóch bramkach Wojciecha Antczaka. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę oraz wspólnie spędzony czas dziękuję państwu. Łukasz Kluwczyński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.